serdecznie, Grosik z tej strony. Godzina 7, czas wyruszać na wykopki. Dotarłem już na działeczkę, po której dzisiaj będę chodził. Jak widzicie, jestem w takim lasku, tutaj na obrzeżach Sachrynia. I dzisiaj, podczas tego pierwszego wypadu w nowym roku 2024, będę trochę śmigał, ale w śniegu, brodząc. Wykopałem coś z pierwszego dołka. Tutaj widać jakąś monetkę. Od miejsca, w którym zacząłem poszukiwanie, jest dosłownie 3 metry. Zobaczymy, co to za moneta. Mało przyjemnie dzisiaj jest. Minus 6. A tutaj chyba wyszedł jakiś na dzień dobry PRL-ek. Obok jest też jakiś sygnał. Niecały metr obok. Tak, 10 groszówka z PRL-u. Pierwsza moneta w 2024 roku. A teraz wyszła pierwsza w 2024 roku kuleczka ze szrapnela. Trafiłem teraz jakąś monetkę. Zaraz zobaczymy, co to wyszło. Powiem wam, mało przyjemnie jest. 5 groszy chyba z drugiej RP. Tak, piąteczka z drugiej RP, nawet ładna. W tym błotku. Takim gniastym troszeczkę. Lód na drzewie. Nieźle. Od razu zamarza. O, masakra dzisiaj jest. Mam nadzieję, że ja nie będę później wyglądał tak jak to drzewo. Trafiłem teraz jakiś guzik. Tak mi się wydaje, że łóżko widzę na nim. Tak, łóżko jest. Ale to chyba będzie jakiś cywilny, po prostu płaszczowy. Ale tak czy tak, pierwszy guziczek jest. Za każdym razem po kręceniu ujęcia chowam do kieszeni, żeby tutaj nie zamarzła. A tymczasem, jak widzicie, mam kolejną kuleczkę ze szrapnelka. Mam i kolejną monetkę. Zobaczymy, co to będzie. W międzyczasie wyszły jakieś kuleczki ze szrapnelka. Chyba piąteczka z drugiej RP. A dokładnie 5 groszy. Proszę bardzo. Kolejna moneta z drugiej RP dzisiaj. Trafiłem teraz prawdopodobnie jakiś guzior. Taki troszeczkę mniejszy, jak zwykle się trafiają. Łóżko, jak widać, jest. A to chyba będzie łóżko z drutu. I coś widać na tym guziczku. Teraz wytrzymy go bardziej.
dać jakąś cyferkę, dwójeczkę, taki malutki guziczek z dwójką. A tak wygląda moja baza na poszukiwania, czyli samochód zrobiony w maskowaniu typu iglo. No, grzeje się troszeczkę, zaraz będzie herbatka i z 15 minut i wracam dalej. Trafiłem teraz jakiś guziczek. Sprawdzimy, czy uszko będzie. Kamerkę tylko troszkę kąt zmienię. Chyba uszka nie będzie na tym guziczku. Niestety. Coś widać na nim. Ale szału nie ma. Póki co. Jakby tu był jakiś orzełek. I możliwe, że to polski guzik. Tak mi się wydaje. Ale nie wiem, czy PRL, czy druga RP. Trafiłem teraz taką malutką jakąś monetkę. Muszę rękawiczkę ściągnąć na chwilę, żeby sprawdzić, co to jest. Może z tej strony. O! Jest grosik. Z drugiej RP. Przyszedł grosik i znalazł grosik. Taki fajny. Stan może nie rewelacyjny, ale monetki takie ja bardzo lubię. Dlatego sobie takie logo zrobiłem. Druga przerwa na herbatę. W międzyczasie jeszcze jadłem sobie obiad, czyli flaczki z termosu. Muszę troszeczkę odpocząć, słyszycie, że już jestem zmachany. Troszeczkę się ogrzeję i ostatnie dwie długości lasu będę chciał sobie teraz zrobić po wypiciu herbatki. Mam i kolejny guziczek. Tak mi się wydaje, że to będzie guzior. Sprawdzimy, czy jest uszko. Jest, ale nie jestem pewny, czy całe. Chyba obłamana jest jedna część tego łóżka. Zaraz trochę go wyczyszczę. Chyba polski guzik. Bo orzełka widać. I chyba koronę ma. Tak, druga RP. Proszę bardzo. Z niekompletnym łóżkiem, ale jest guziczek fajny. Powiem wam, że trochę dzisiaj zmarzłem, ale warto było, bo kilka fantów udało się wykopać spod tego śniegu. Zapraszam serdecznie na podsumowanie. Fanty już na stole, a więc zaczynamy podsumowanie. Tym razem nie za dużo tych fantów wyszło, ale widzieliście, jakie warunki były pogodowe. Śnieg, mróz, było ciężko, ale tak czy tak coś udało się trafić. Lecimy od góry. Kuleczki szrapnelowe, 10 groszy z PRL-u. Tutaj jakiś guziczek płaszczowy z uszkiem. Ten guziczek z dwójeczką, z kropeczką, Rosja carska. Wzór guzika 1857, wersja oficerska. Wyszły jeszcze dwa polskie guziki. Jeden to jest WZ 1928, wersja guziczka żołnierska i ten guziczek również z drugiej RP z lat 20, ale stan, jak widzicie, bardzo, bardzo słaby. Trzy monetki z drugiej RP jeszcze wyszły. Dwie piąteczki. Ta niestety nieczytelny ma rocznik. Ta monetka to jest 23 rocznik i jeden grosik. Niestety rocznik nieczytelny. Stanie dosyć takim słabiutkim, bardzo zaklejona, ale jest kolejna moneta. Taki to był pierwszy wypad w 24 roku. Niezbyt obfity, ale tak czy tak się cieszę, bo było bardzo słabo, bardzo zimno i nieprzyjemnie, ale udało się kilka tych fancików wykopać. Pogoda się poprawia, jutro ma być troszeczkę ładniej, słoneczko nawet ma świecić, około 5-6 stopni ma być na plusie, więc czas wybrać się na kolejne poszukiwania. Pozdrawiam serdecznie, mówił Grosik do was.
Cześć!